Dzień dobry jeszcze raz, już teraz oficjalnie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Cztery Strony Świata, podczas którego chcemy też rozmawiać o tożsamości. Prezentujemy sylwetki pisarzy, spotykamy się z pisarzami, którzy zajmują się tematem tożsamości. Prezentujemy sylwetki nieżyjących szczecińskich twórców. I tak będzie dzisiaj, ponieważ bohaterką naszego spotkania będzie pani Maria Boniecka, o której opowie pani Aleksandra Grzęska. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli na to spotkanie i bardzo dziękuję pani Ani Rutkowskiej za zaproszenie i w ogóle Bibliotece Miejskiej za zorganizowanie tego spotkania i za to, że mogę opowiedzieć kilka słów. Na początek chciałam się Państwu wytłumaczyć. Nie jestem historykiem, nie jestem archiwistką, jestem literaturoznawczynią i badam przede wszystkim literaturę, a nie życie. To znaczy, ja nie jestem historykiem, który siedzi w archiwach i tworzy później wizerunek jeden czy drugi danych postaci. Ja badam literaturę, którą tworzą interesujące mnie pisarki czy pisarze, co się wiąże z tym, że jest pewne ryzyko przy badaniu literatury autobiograficznej, jaką na przykład jest Ucieczka Zagruty. Ryzyko polega na tym, że jest bardzo cienka linia, jak Państwo na pewno wiecie, między biografią a twórczością. To znaczy obecnie jest taki duży nacisk na publikowanie biografii i autobiografii. I badacze czy krytycy literaccy, do których należę, mają utrudnione zadanie pisania o tym, ponieważ zawsze jest jakieś ryzyko sprzecznych informacji, właśnie tych wersji prawdy. Każdy się później okazuje, że ma różne informacje na temat życia. My badamy literaturę, to znaczy jeśli ja w trakcie opowieści, którą chcemy Państwu przedstawić, będę miała jakieś informacje, z którymi się Państwo nie będą zgadzali, to nie jest jakby mój błąd, ja to wyczytuję z książek, tak? To może być dyskusyjne i jak najbardziej powinno być dyskusyjne, bo literatura skłania do dyskusji. Natomiast proszę, żebyście Państwo pamiętali, że ja nie jestem historykiem, nie jestem historykiem z IPN-u, tylko jestem literaturoznawczynią. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, wiem, że Państwo znaliście rodzinę Bonieckich, można tak to powiedzieć ogólnie, czy to panią Marię Boniecką, czy panią Magdę Budzynowską, z którą też mam kontakt, bo pani Magdalena Budzynowska napisała do mnie po ukazaniu się ostatnio wydanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa publikacji krytyczno- i historyczno-literackiej Literatura 70 lat na Pomorzu. I tam pisałam swój tekst, który analizował właśnie Ucieczkę Zadruty i pani Magdalena dostała tę książkę, też tutaj od pani wiem, i napisała do mnie, więc my jesteśmy w kontakcie mailowym i rozmawiałyśmy też o tym tekście już po jego wydaniu, więc myślę, że gdybym miała szansę napisać ten tekst jeszcze raz, to pewnie bym uwzględniła też, o czym pani Magda pisała, ale nie miałam takiej szansy, więc ten tekst myślę, że nie jest zły, bo też pani Magda nie uważa, że jest zły, ale mógłby być bardziej dopracowany, gdybym miała pewne informacje, których nie miałam. Mam utrudnione zadanie, dlatego że podzieliłam swoje spotkanie z Państwem, swoją prezentację na dwie części. Wiedziałam, że przyjdzie Pan, który właśnie znał rodzinę Bonieckich, zna. Ale domyślałam się też, że przyjdą osoby, które w ogóle nie znają postaci pani Marii albo twórczości. Też wiem, że tutaj są takie. Więc będę wdzięczna, gdyby Państwo zrozumieli się nawzajem i zrozumieli mnie, ponieważ będę mówiła pewnie o oczywistościach, o których też niektórzy wiedzą, ale chciałabym, żeby to spotkanie było pełne, czyli chciałabym przedstawić też rys portretu pani Marii Bonieckiej, więc proszę o wyrozumiałość. Pewne fragmenty będę czytać, ponieważ są wyimkami z książki albo z innych jakichś badań.
I teraz chciałam Państwu powiedzieć też, że to nie są pionierskie badania. Ja opieram się na tekstach czy na biogramach, które już są, powstały w Szczecinie przez historyków czy przez osoby zainteresowane postacią i twórczością pani Marii Bonieckiej, więc nie jestem pierwszą osobą, która się zajmuje tym tematem. Tym tematem w sensie twórczości, biografii i tego, co się działo w Szczecinie w tamtych latach. Pani Maria Antonina Boniecka miała na nazwisko rodowe Olaszewska. Tak. Pani Maria Boniecka wychowała się w Warszawie i urodziła się właśnie 19 czerwca 1910 roku w rodzinie inteligenckiej, to znaczy jej tata był adwokatem, miał na imię Antoni, nazwisko Olaszewski, a jej matką była pani Waleria z domu Bulzacka. I państwo Olaszewscy tworzyli w Warszawie w tamtych latach inteligencką, mieszczańską, warszawską rodzinę. I w takiej rodzinie wykształciła się i wychowała się pani Maria Bonieska. To jest znaczące z punktu badania autobiografii i twórczości pani Marii Bonieckiej po wojnie, ale też przed, o czym zaraz wspomnę, dlatego że jeśli zajmujemy się tożsamością, jak tutaj pani Ania mówiła, te spotkania mają się zajmować tożsamością. Ja też badam literaturę autobiograficzną przez pryzmat tożsamości autorów, czyli jak ta tożsamość wpływa na autobiografię, na literaturę, która jest tworzona później przez pisarki czy pisarzy. To jest bardzo ważne, bo pochodzenie, można tak powiedzieć, tak? Pomimo tego, że to zabrzmi może newralgicznie, pochodzenie klasowe, czyli inteligencka, mieszczańska, warszawska, przedwojenna rodzina, w której dziecko, czyli późniejsza pisarka, wychowuje się, ma bardzo duży wpływ na tworzoną później twórczość. Tym bardziej, że ta twórczość, pamiętajmy, w latach 50. była na. Wpisana w to wszystko, co się działo w polityce, tak, w państwie polskim. I to nie jest bez znaczenia. O tym też wspomnę. Zatem te wolnościowe i tożsamościowe aspekty pochodzenia pani Marii Bonieckiej są tu ważne, ale także to, że była uczennicą prywatnego seminarium nauczycielskiego, żeńskiego, katolickiego Związku Polek w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, a jedną z jej nauczycielek była Stefania Baczyńska, która była matką poety, przyszłego poety, który zmarł w Powstaniu Warszawskim, Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Więc te koligacje i te postacie, które się przewijają w młodym życiu Marii Bonieckiej, która kształtuje własną tożsamość przyszłej pisarki, też są bardzo ważne. Po tym, jak Maria Bonieska w Warszawie zdała maturę, a zdała ją z dosyć dobrymi, znaczy bardzo dobrymi notami, została zatrudniona w Wydziale Kultury i Oświaty, ponieważ przejawiała duże zainteresowanie i wybitną taką empatię i wybitne podejście do młodzieży, która się w tamtym czasie wychowywała, ale przede wszystkim nauczaniu dorosłych analfabetów. I ci dorośli analfabeci, to wiadomo, były te warstwy społeczne, które nie cieszyły się uznaniem, ale z nimi pedagodzy lat 50., przedwojennych, przepraszam, 50. to później, chcieli pracować. I do takich osób, które miały predyspozycję do takiej pracy, bo to też należy zauważyć, że nie każdy miał predyspozycję do takiej pracy, była pani Maria Boniecka. I odznaczała się ona bardzo dobrymi wynikami w takiej pracy. Pomimo tego, że pracowała w Wydziale Kultury i Oświaty, pracowała także w więzieniu na Pawiaku z kobietami, które tam były osadzone, i uczyła ich języka polskiego i pracowała z nimi na literaturze.
tak się mówi kolokwialnie, to znaczy stworzyła bibliotekę, do której te osadzone mogły uczęszczać i w ten sposób, po prostu mówiąc językiem współczesnym, prowadziła zajęcia resocjalizacyjne przez literaturę. To jest bardzo nowoczesne i bardzo ważne podejście pedagogiki tamtych lat. Jak wybuchła wojna, pani Maria Boniecka z mężem już wtedy zaczęła być działaczką i kontaktowała się z podziemiem i od 1942 roku była członkiem Armii Krajowej i miała dwa pseudonimy, Henryka i Pyffello. Więc działała w AK i w swoim mieszkaniu też kolportowała nielegalne dokumenty, zajmowała się kopiowaniem i wiadomo to wszystko, czym się zajmowały różne oddziały AK. To jest o tyle ważne, że po wojnie to zaważy na tym, że Boniecka trafi z mężem do Szczecina, właśnie działalność w AK. Ale zanim do tego dojdzie, w 1944 panią Marię Boniecką aresztowano i osadzono w obozie w Małszycach koło Łowicza. I w tym obozie powstaną teksty, pierwsze wspomnieniowe, autobiograficzne teksty. To były opowiadania autobiograficzne przez okienną szybę i bezdomni, z której później powstanie książka. O tym jeszcze będę mówić. Przepraszam, a kiedy ją aresztowano? W 1944. Słyszałam, ale styczeń, luty, maj. A nie, to takich... Aha, nie, przepraszam, w sierpniu. Mam tam dzisiaj informację. Tak, w sierpniu 1944. Podczas powstania. Tak, tak. I walczyła w powstaniu, właśnie dlatego ją aresztowano. Z moich tych informacji wynika, że to było na fali powstania warszawskiego. Po tym aresztowaniu, po tym uwolnieniu, Boniecka z rodziną do końca ukrywała się we wsi pod Łowiczem, żeby już nie angażować się i nie ryzykować przed końcem wojny kolejnych represji. I w 1945 wyjechali z mężem do Sopotu, gdzie przez zarząd miejski została zatrudniona na stanowisku kierownika szkoły zawodowej. I w tym samym okresie podjęła współpracę z Polskim Radiem w Gdańsku, gdzie przygotowywała cykliczne reporterskie audycje pod tytułem Kobiety pracownicami portu. Natomiast ten okres, w tym okresie już zaczęła swoją taką szerszą działalność dziennikarską i w 46, na początku, nie, w połowie 46, właśnie na fali takiej obawy przed represjami AK wobec członków AK i działaczy AK przyjechała z mężem do Szczecina w połowie 1946 roku i zamieszkała właśnie na Głębokim w willi przy ulicy Majowej 42. Nie mylę się, prawda? Tak. W listopadzie tego samego roku, 1946, podjęła pracę nauczycielki języka polskiego w drugim państwowym gimnazjum męskim przy ulicy Henryka Pobożnego, słynnym Pobożniaku. Tak. I tu organizowała, od razu zajęła się organizacją koła literackiego, działalnością związaną z literaturą szeroko pojętą. I co ciekawe, to jest jedna z ciekawostek, do tego koła pod opieką pani Marii należał Włodzimierz Odojewski, który jest znanym pisarzem szczecińskim i bardzo cenionym, więc ta jej wychowanie. Właśnie, chciałam powiedzieć. Nie jest w Polsce. Jest w Polsce w tej chwili? Pan Włodzimierz Odojewski zmarł niedawno. Ale nie tworzył za granicą. A szczerze mówiąc, znaczy tak, na pewno nie był w Szczecinie, wyjechał ze Szczecina, tak. A gdzie dokładnie był w tych momentach swojego życia, musiałabym sprawdzić, przepraszam, aż takiej wiedzy biograficznej nie jestem w stanie teraz przedstawić, ale to jest bardzo ciekawe i ważne. Zanim właśnie, już kończę ten biogram i zaraz przejdę do twórczości, która mnie najbardziej interesuje, ale trzeba, aha, bo Państwu nie... Przepraszam, zapominam, jak mówię, to zapominam.
To jest fotografia z Indeksu z Warszawy z początku lat 30. Ja teraz przed spotkaniem mówiłam, że wszystkie materiały, które Państwu przedstawiam, są dostępne szeroko w Książnicy Pomorskiej, w archiwum, ale też w internetowej encyklopedii Szczecina Pomeranika.pl, którą też Książnica opracowuje. Więc tu nie ma nic, co byłoby niespotykane, ale chciałam, żeby to była ilustracja też naszego spotkania. Więc to jest Pani Maria z lat 30. To już jest fotografia paszportowa z 65. Taką czyli znałam. Tak, czyli to już jest w ten paszport, to jest zdjęcie z tego paszportu, który jej wreszcie udostępniono tuż przed emigracją, w roku emigracji. To są zajęcia, właśnie chcę teraz przejść do tego, ale zanim chcę o tym powiedzieć, chciałam Państwu pokazać, tu mam wypis publikacji i chciałam Państwu pokazać, ile i co tworzyła Pani Maria Boniecka przed wojną. I tak jak wspomniałam, odznaczała się ogromną wiedzą, bardzo ważnym i takim wyjątkowo niespotykanym podejściem pedagogicznym właśnie w pracy z młodzieżą, z analfabetami. I chciałam Państwu pokazać, jak dużo napisała wtedy tekstów i książek o pedagogice i o właśnie wpływ dziedziczności, zmiany psychopatyczne, przestępczość, w ogóle myślenie dorosłego człowieka. To są wszystko teksty i książki wydane przez Panią Marię przed wojną i to jeszcze nie są teksty literackie, ale to będzie bardzo ważne też w moich badaniach i w takiej w szerszym, panoramicznym spojrzeniu na twórczość Pani Marii. Zaraz wrócimy do zdjęć. Właśnie i oprócz po tym, jak Pani Maria Boniecka jeszcze jest w Pobożniaku, to znaczy jeszcze w moich notatkach jest w Pobożniaku i prowadzi właśnie to koło literackie, pogadanki, prelekcje z literatury, historii literatury. Natomiast ponieważ była wykształcona w innej pedagogice, takiej przedwojennej. Ale to była pedagogika specjalna? Tylko Nie, to chyba była różna pedagogika, aż tak dokładnie też. To była pewnie pedagogika związana z analfabetami, więc to nie tyle specjalna, w sensie niepełnosprawności. Też tam z analfabetyzmem. Tak, tak. To szczególnie na to położyła. Tak, więc to nie jest chyba specjalna w takim rozumieniu naszym, współczesnym, że to nie jest pedagogika specjalna, czyli związana z niepełnosprawnością, tylko z takim wtórnym, tak, że niedokształceniem warstw społecznych, że to była taka praca pozytywistyczna trochę u podstaw, edukowanie niższych warstw, albo właśnie związanych z przestępczością, czyli z takim wtórnym, społecznym i też pewnie jakimiś komplikacjami życiowymi obciążonymi osobami, które nie umiały, znaczy były pewnie na jakichś zakrętach życiowych, więc to była taka pedagogika. I w związku z tym po 1946, czyli w latach tuż powojennych, gdzie już zaczęła się inna polityka, inna pedagogika, Pani Maria, która była wykształcona w innych metodach i które właśnie opisywała, kultywowała, miała problem, żeby funkcjonować w takiej szkole, która jednak nie jest, z której polityką pedagogiczną ona się nie zgadza. W związku z tym zaczęły się problemy i program szkolny narzucony już wtedy przez partię nie odpowiadał Pani Marii Bonieckiej. W związku z tym w 1949 zrezygnowała z pracy w Pobożniaku i zaczęła pracę w studium przygotowawczym przy szkole inżynierskiej. I tutaj jest zdjęcie z tej szkoły. To była szkoła, późniejsza Politechnika Szczecińska. I tam próbowała też swoich sił pedagogicznych, pewnie z sukcesami, ale też no, niestety tam się też nie udało zagrzać miejsca, ponieważ w 1951 już, czyli 3 lata później, zrezygnowała z tej pracy sama.
i zajęła się pracą literacką i publicystyczną. I tutaj trafia, i to jest najbardziej ciekawy dla mnie okres, dlatego że pani Maria od 1951 zaczyna pracować nad tekstami, które sama pisze. Tutaj trochę wraca do tego, co robiła tuż po wojnie w Sopocie, czyli do tych cykli reporterskich w Radiu Gdańsku, w Gdańsku. Zaraz Państwu powiem. Od 52 do 54 podpisuje umowę z Polskim Radiem Szczecin i zajmuje się pracą dziennikarską. Stworzyła ponad 200 reportaży publikowanych w cyklu U nas w Szczecinie. I to jest okres, który już zaczyna być właśnie dla nas literaturoznawców bardzo ważny, ponieważ wtedy też zaczyna się koncepcyjnie pewnie praca nad późniejszym tygodnikiem społeczno-kulturalnym Ziemia i Morze, którym pani Maria Boniecka, którego pani Maria Boniecka była redaktorką naczelną. I w 56, czyli już na fali odwilży, więc to jest bardzo dobry czas dla twórców, dziennikarzy, publicystów, zaczyna tworzyć ten tygodnik i zaczyna realizować się jako pisarka, ale wtedy też zaczynają się problemy związane z ziemią i morzem. Zaraz o tym powiem też. To jest zdjęcie z Głębokiego, prywatne zdjęcie, które jest udostępnione też w archiwum Książnicy. A tu już jest ten czas, kiedy Boniecka zaczyna tworzyć i bardzo mocno funkcjonować w środowisku szczecińskim literaturoznawczym. I właśnie w 59 odbiera Nagrodę Literacką Miasta Szczecina w gmachu Filharmonii Szczecińskiej. I to jest najlepszy czas, w którym funkcjonuje Boniecka. Czasopismo Ziemia i Morze się rozwija. Do tego czasopisma Boniecka zaprasza najważniejszych pisarzy tamtego czasu na ziemi szczecińskiej, ale nie tylko. I to są pisarze i pisarki: Katarzyna Schodolska, Kazimiera Iłakowiczówna, Jerzy Giedroyć, Eliasz Reisman, Helena Raszka, Edward Balcerzan. Ukazywały się w Ziemi i Morze także dzienniki Gombrowicza, fragmenty dzienników Gombrowicza, dzienniki Lechonia i utwory Herberta. Proszę sobie wyobrazić, że Boniecka musiała pozyskać zgody i przekonać pisarzy tej rangi do tego, żeby publikowali w czasopiśmie Ziemia i Morze w Szczecinie. Proszę też sobie przypomnieć, że jaka była otoczka, która towarzyszyła tworzeniu tutaj środowisk literackich po zjeździe też szczecińskim zjeździe literatów, dokładnie, gdzie ogłoszono socrealizm dla całej Polski, więc pisarze, którzy mieli ambiwalentny stosunek albo oficjalnie nie skłaniali się ku temu, żeby realizować politykę socrealizmu, nie chcieli uczestniczyć w takich akcjach jakby nagabywania, ściągania do Szczecina najlepszych pisarzy. Więc ja jestem pełna uznania, czytając to i patrząc na twórczość i działalność pani Bonieckiej, że jej się udało to zrobić. To znaczy musiała mieć bardzo dużą, ważną pozycję, renomę, ale też pewnie jakiś sposób, tak, pewnie jakiś sposób charakteru, silną osobowość, żeby przekonać autorów do tego, żeby jednak dali swoje teksty, które przepraszam, zostały. Ja się wtrącę, bo trzeba by zaznaczyć, że tygodnik Ziemia i Morze istniał w roku 56 i w 57, niecałe 2 lata. Tu mamy 59, a więc już jak ona nie była redaktorką naczelną, bo ją po prostu zrzucili z tego stanowiska. Tak, tak, ale ja mówiłam, że... Ale w 56, 57, to chyba, że pani ma inaczej tam, to wtedy ja bym się mógł z tego wycofać, ale to, co ja pamiętam, roku, tak, zgadza się, troszkę więcej istniał. Nie zgadzali się z jej kierunkiem, z jej... Ale ja nie mówiłam, że tygodnik powszechny, tygodnik Ziemia i Morze trwał do 59, tylko mówię, że odkąd Boniecka zaczęła się zajmować tygodnikiem, to i później to był najlepszy czas jej działalności artystycznej w środowisku literackim, tworzenia. To był najlepszy
najlepszy czas, kiedy... Miała bardzo dużą pozycję wtedy i... No właśnie mówię o tym, że miała dużą pozycję. To już była za początki niszczenia. Zaraz o tym powiem. Ja na razie skupiam się na tym, co Boniecka robiła jako osoba, która tworzyła środowisko literackie w Szczecinie, środowisko literacko-artystyczne w Szczecinie, a do spraw prywatnych, które miały największy wpływ na to, co się stało później, zaraz dojdę. Tylko nie chciałabym też tego spotkania opierać tylko i wyłącznie na takich skandalach, które się funkcjonowały wtedy w środowiskach. Chciałabym oddać też uznanie, pokazać swoje uznanie i pokazać też to, jak było trudno w Szczecinie pogodzić wizję i pasję związaną z literaturą i z takim przedwojennym jeszcze wykształceniem, zupełnie innym ukierunkowaniem, czy to pedagogicznym, czy to związanym z literaturą, z polityką, która tutaj naprawdę zaważyła na tym wszystkim. I zaraz pewnie do tego dojdę, bo to też ma, to co Pan mówi ma znaczenie i to się wiąże. W związku z tym Boniecka ma ten program 52-54 program w Polskim Radiu Szczecin, reporterski u nas w Szczecinie, i to jest bardzo ważny etap w jej pracy. Działalność w tygodniku społeczno-kulturalnym Ziemia i Morze też jest ogromnie ważny, ale chciałam Państwu też pokazać, zaraz to zrobię, to też jest dom na Majowej, o! Chciałam Państwu pokazać też chronologię wydawania jej twórczości literackiej, którą ja badam, którą się interesuję. I teraz tak, bo zacznę od Księgi Miłości i Cierpienia, dlatego że Przez okienną szybę oraz Bezdomni, o którym Państwu mówiłam, czyli tych tekstach, opowiadaniach autobiograficznych, wspomnieniowych, które były tworzone w obozie w Małszycach, kiedy w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 Boniecką aresztowano, ukazały się dopiero w 1958 pod tytułem Księga Miłości i Cierpienia. To znaczy, one były pierwsze. To była pierwszy etap tworzenia takiej literatury niepedagogicznej, niebadawczej, można tak powiedzieć, Bonieckiej. Choć właśnie nie jest chronologicznie pierwsza. Czyli ta Księga Miłości i Cierpienia tutaj w 58, ona powinna się znaleźć tutaj, czyli powinny być te teksty 44, mniej więcej 45, pewnie je dopracowywała gdzieś tam w szufladzie. No i te teksty, Księga Miłości i Cierpienia opowiada o doświadczeniach okupacyjnych, ale też nie tylko o własnych doświadczeniach, tylko też o kolaboracjach, zdradach Polaków, tragicznych losach Żydów, o wysiedleniach, więc to była też taka opowieść o w ogóle tym, co się wtedy działo z doświadczeniem innych osób, niekoniecznie samej Bonieckiej. Więc ja to uznaję za pierwszy etap tworzenia literatury właśnie takiej quasi autobiograficznej lub autobiograficznej, można już tak mówić, przed powieścią nad Wielkim Zalewem, która jest pierwsza tutaj. Czyli po tym, jak Boniecka trafia w 1946, zaczyna później w 1951, 50-tych latach pisać już książki tutaj. I nad Wielkim Zalewem jest już tekstem, książką skonstruowaną według wymogów socrealistycznych po zjeździe tutaj szczecińskim. I ta książka została okrzyknięta jedną z pierwszych książek opisujących ziemię szczecińską po II wojnie światowej. To jest bardzo ważne, dlatego też, że też profiluje to, kim była Boniecka dla szczecińskiej literatury później, dla nas badając to, ale też wtedy jako w takich obiegach szerokich. I Boniecka przedstawiła w tej książce historię rybaków z Trzebieży. Czyli tak wracamy, trochę właśnie skupiamy się na osobach, które pracują gdzieś tam poza Szczecinem, w różnych warstwach społecznych. Akurat tutaj są rybacy z Trzebieży, czyli prowincja odzyskana w cudzysłowie nad Zalewem Szczecińskim. I to jest pierwsza tak ważna pozycja w dorobku powojennym.
I w tym samym czasie, i to jest ciekawe, Bonieska wydaje pod pseudonimem Ewa Stelmasiewicz powieść produkcyjną, tak zwany taki typowy produkcyjniak, który się ma podobać władzy i też takiej polityce wydawniczej, socrealistycznej, to jest Nasza praca w porcie. Tutaj nie mam tego wyszczególnionego, no bo to jest znaczące, Państwo sami wiedzą, pisanie pod pseudonimem produkcyjniaków, bardzo dużo pisarzy, bardzo znanych, cenionych, żeby dostać zaliczki z wydawnictw, pisały te osoby, dużo produkcyjniaków pod pseudonimem. Nie uwzględniam tego, dlatego że uważam, że to nie jest coś, czym chciałaby się pochwalić pani Maria Boniecka. Natomiast takie były realia wtedy. To nie jest jakiś grzech, tak, na literackim koncie pani Marii. Tak postępowało bardzo dużo pisarzy, pisarek w całej Polsce w tamtym okresie. No i ta książka, ten produkcyjniak przedstawia losy kobiety pracującej w porcie. I to się wpisuje w nurt takiej pozornej emancypacji kobiet. Pozornej, dlatego że te hasła kobiety na traktory, tak, do portów, kobiety na stanowiska, to nie jest emancypacja w rozumieniu emancypacji przedwojennej czy współczesnej, to jest pozorna emancypacja, czyli takie pokazanie, że kobiety są ważną warstwą społeczną, ale tak naprawdę i tak mamy je w ryzach, ale to nie jest temat na ten wykład, na to spotkanie. I w 1955-56 ukazuje się trylogia, cykl, autobiograficzny cykl Bonieckiej pod tytułem Szklane kulki. On został wydany pod tytułem Szklane kulki zebrany, natomiast na to się składają trzy powieści. Opowieść o Justynie, Dom przy szosie, przepraszam, i Na jarmarku odpustowym. I z tych trzech powieści tworzy się cykl, który nosi nazwę Szklane kulki. I on został opublikowany w jednym z najważniejszych w tamtym okresie wydawnictw Czytelnik w Warszawie. I to jest dla mnie też ważna pozycja, ponieważ w tym cyklu, tak to będę opisywać, w tym cyklu pobrzmiewają właśnie echa tego, czym się zajmowała pani Maria Boniecka przed wojną. Czyli o tym, co powiedziałam Państwu, że te publikacje pedagogiczne, książki, które się zajmują takim podejściem do młodego człowieka, który jest na etapie wychowywania, kształtowania właśnie tożsamości, one bardzo są widoczne. To, że pani Maria Boniecka była zaangażowana w taką pedagogikę, że miała takie wykształcenie, jest bardzo ważne dla tego, co później tworzyła właśnie w tej opowieści, w tej trylogii, w tym cyklu. I ten cykl prezentuje perypetie i emocjonalno-intelektualne etapy kształtowania się młodej dziewczyny. Ale też opisuje takie społeczeństwo polskie w tamtym czasie, więc to jest taka szersza panorama z takim nastawieniem na emocjonalność danej dziewczyny, która jest bohaterką tego cyklu. Nie brakuje tam wątków autobiograficznych. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo ciekawe, bo akurat się tym zajmuję. W związku z tym mamy losy bohaterki, która żyje w Warszawie i ta Warszawa jest tam opisywana, co wiąże z takim autobiograficznym podejściem pani Bonieckiej do powrotu do swojego wychowania w Warszawie przed wojną. Mamy dokładnie oddane realia warszawskich ulic i dzielnic, na przykład Pelcowizny, Żerania, Tarchomina, Nowego Brudna, więc to jest bardzo znaczące dla tego, co pani Bonieska przeżyła, jej doświadczenia, jej tożsamości, później wpisanej w ten cykl. Chciałam Państwu powiedzieć też, że ten cykl nie przeszedł tej wersji, którą pani Boniecka napisała. Oczywiście był poddany cenzurze,
I to o tym pisze też pani Magda Budzynowska u siebie na stronie, którą stworzyła w internecie o swojej mamie. I te ingerencje cenzorskie są tam znaczące i pani Maria też notowała, gdzie, co i jak zostało zmienione. I co ważne dla mnie też z perspektywy takiego badania tej literatury, w 56 na fali właśnie odwilży Ministerstwo Oświaty zatwierdziło ten cykl jako na liście lektur w szkołach, żeby młodzież szkół i nauczyciele czytali to na lekcjach jako pewien kanon, który jest ważny na lekcjach języka polskiego, ale też chyba w ogóle jako kanon wychowawczy w tamtym czasie. I ten cykl trafia też do bibliotek zakładów kształcenia nauczycieli. To pokazuje, że w całej Polsce, trzeba to zaznaczyć, więc to pokazuje, że ten cykl nie jest niszowy, nie jest pisany do szuflady i wydany gdzieś w lokalnym, prowincjonalnym wydawnictwie, jest wydany w najważniejszym wydawnictwie tamtego czasu, warszawskim, i trafia do szkół w całej Polsce i wszyscy to mają też obowiązek jako kanon czytać. W tym samym czasie Boniecka tworzy, później pisze jeszcze właśnie opowiadania Nad wodą w 72 i Ucieczkę w 75, ale to już się nie jest wydane w Polsce, dlatego Ucieczkę za druty, jeśli mam nadzieję, że zdążę, to opiszę. Natomiast najważniejsze książki, które są pisane w Szczecinie, to Państwu przedstawiłam. No i w tym samym czasie, właśnie to jest to, o czym Pan wspomniał, a czego ja też nie ominę. Boniecka pisze reportaże, felietony, publikuje, jest publicystką. I tu się zaczynają właśnie problemy, dlatego że pani Maria była bardzo odważna w swoich tekstach i nie ukrywała swoich opinii na temat tego, co się dzieje, jej zdaniem nie tak, jak powinno się dziać. Na co miała wpływ polityka w tamtym czasie w Szczecinie, ale też takie środowiskowe i towarzyskie animozje, które zawsze w każdym środowisku, w każdym mieście występują. Natomiast pani Maria Boniecka w swoich reportażach, w swoich tekstach i w Ucieczce za druty bardzo to piętnuje i naraża się tym samym różnym osobom, które też były na stanowiskach. I wtedy się zaczynają właśnie problemy, o których pan tu wspomniał. A te problemy mają taki punkt kulminacyjny w artykule Bonieckiej, który nosił tytuł Kto ponosi odpowiedzialność? I ten artykuł został odebrany jako skandaliczny i spowodował wszczęcie przeciwko Bonieckiej procesu o pomówienie, dlatego że Boniecka w tym tekście pokazuje z nazwiska, mówi o tym, kto z nazwiska kolaborował z Niemcami w czasie wojny i kto ponosi współodpowiedzialność, czy w ogóle taką bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć Żydów, czy denuncjację Żydów i za to, co się działo w czasie wojny. To było bardzo niewygodne i bardzo newralgiczne, ale też bardzo odważne z jej strony i pociągnęło bardzo duże konsekwencje, dlatego że proces o pomówienie w tamtym czasie był bardzo, czy tym żyli ludzie. To nie było tak jak dzisiaj, że mamy milion informacji i w zasadzie wybieramy jedną z tych miliona, dlatego że nas to interesuje. Chyba w tamtym czasie, oczywiście ja mówię to z perspektywy badań, natomiast Państwo na pewno znają to też z opowieści swoich bliskich czy znajomych. No wtedy się żyło takimi sytuacjami, bo one były bardzo ważne po wojnie. W związku z tym żył cały Szczecin. Od przeciętnych ludzi, którzy czytali gazety, po stanowiska wysoko postawionych urzędników państwowych. Boniecka
w konsekwencji wygrała ten proces. To znaczy sąd pokazał, że jej oskarżenia są zasadne i ona nie wyssała ich z palca, tylko dokładnie je udokumentowała. To znaczy dotarła do faktów, które są nie są bezpodstawne, tylko tak, takich potwierdzonych świadkami, potwierdzonych różnymi zapisami i wygrała ten proces. Natomiast to, co się działo w tamtym czasie, bardzo wpłynęło na jej pozycję, ale też na, myślę, tak patrząc na to z perspektywy ogólnoludzkiej, też na psychikę, tak? Że podważa się jej, tak, na zdrowie po prostu. I w tym czasie, w czasie tego procesu została cichaczem, mówiąc kolokwialnie, zrzucona ze stanowiska redaktorki naczelnej Ziemi i Morze, bo po prostu była niewygodną postacią. I to był kolejny cios. Mniej więcej w tym samym czasie, od października 1962 roku, przeciwko Bonieckiej była prowadzona sprawa o kryptonimie Kultura przez szczecińskie służby bezpieczeństwa. Ja pisałam o tym tekst właśnie w tym tomie, o którym pani wspominała, literatura, ja chyba już też 70 lat literatury na Pomorzu, i nazwałam ten tekst kryptonim Kultura. Dlatego, że to też ma ogromne znaczenie, miało ogromne znaczenie dla recepcji twórczości, dla pozycji i też dlatego, że pani Boniecka z rodziną musiała wyemigrować do Australii. Niestety nie mamy tych dokumentów, dlatego że one zostały na fali likwidacji SB w 1990 roku zniszczone. Natomiast są pewne przypuszczenia, które pokazują nam, że służby bezpieczeństwa w różnych momentach i pod różnymi przykrywkami miażdżyło, w cudzysłowie niszczyło psychicznie, ale niszczyło też pozycję Bonieckiej w środowiskach artystycznych, w środowiskach literackich i w ogóle w takich środowiskach szczecińskich. Pozycję Bonieckiej w taki sposób, który uniemożliwiał jej czy pracę jakąkolwiek, czy zawodową, czy literacką w tamtym czasie. Jeszcze Boniecka ma zakaz publikacji swojej twórczości literackiej, publicystycznej i zakaz kontynuowania aktywności takiej związanej z pracą zawodową, czyli nauczycielskiej. Prowadzi co prawda pracę prelegentki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ale to też nie trwa długo. Później po prostu utrzymuje się z renty inwalidzkiej i próbuje coś jeszcze tworzyć. Natomiast to się bardzo splata z tym, o czym pan tutaj też wspominał i o czym pan na pewno też wie. Czyli o tym, że do domu na Głębokim wprowadza się człowiek, nielegalny lokator, sportowiec, znany w tamtym czasie żużlowiec bodajże, motocyklista, ale sportowiec, Janusz Orzepowski, tak. Który wprowadza się tam pod pretekstem wykupienia willi, natomiast to wykupienie, do tego wykupienia nie dochodzi, dochodzi do zajęcia po prostu fizycznego, przemocowego, tak. I Boniecka nie jest wtedy w stanie tworzyć i żyć spokojnie. Pojawia się też, tylko że ja z tym mówię, o tym mówię z pewną rezerwą, dlatego że to nigdzie nie jest udokumentowane, ale to są pani Marii przypuszczenia, które są też zawarte gdzieś w tekście bezpośrednio lub gdzieś podszyte pod informacjami, że on był jednym z agentów SB. Chociaż ja mówię to z pewną dozą wycofania, bo to nie jest udokumentowane, tak? Więc wolałabym tutaj nie wchodzić w historyczne aspekty, ponieważ nie mam tego sprawdzonego. Natomiast pani Boniecka twierdzi, że tak jest i dochodzi do właśnie terroru,
którym jest poddana i pani Maria, i jej mąż, i jej dzieci. Wtedy chyba już Magda tylko została. Pani Magda, tak, bo reszta dzieci już wyemigrowała albo nie mieszkała z rodzicami. I pani Maria wtedy już zaczyna starać się o wyjazd z Polski i stara się o paszport. Oczywiście ten paszport jest jej nieprzyznany i wtedy dochodzi do eskalacji tych tortur, w cudzysłowie, czyli do przemocy fizycznej i pobić i uszczerbku na zdrowiu. I po różnych perturbacjach, po różnych problemach takich ze zdrowiem szeroko pojętym i fizycznym, i też po prostu takim życiem w terroru i w strachu przede wszystkim, bo strach był wtedy najważniejszym takim kwantyfikatorem tego, że jak można było, czy jak się próbowano żyć w tamtym czasie. W końcu w 1965 roku małżeństwo Bonickich dostaje zgodę na paszport i razem z panią Magdą wyjeżdżają do Australii, najpierw do Melbourne. Kupują ten paszport, o czym pisze. Tak, kupuje ten paszport. Kupują, choć też, ja nie chcę tutaj właśnie polemizować, natomiast nie wiem, na ile to było kupienie, na ile to było przyznanie. Tak czy siak, jest paszport, wyjeżdżają do Melbourne i do Sydney i tam zostaje już do śmierci. Publikuje w Sydney, w różnych... Tutaj mam też gdzieś... W prasie emigracyjnej. Publikuje sporo. Już rok później. Tak. Od 66 do 78 w zasadzie do końca publikuje bardzo dużo i jest związana z Polinią. Ale w Londynie też, prawda? Tak, bo nawiązuje właśnie kontakty wydawnicze z wydawnictwem w Londynie. Polską Fundacją Kultury w Londynie i tam publikuje i teksty, a później udaje się opublikować Ucieczkę za druty, o której zaraz wspomnę. Chciałam panią Anię przerwać i poprosić, żeby... Ja nie mam zegarka, żebyśmy pilnowali czasu, żebym nie przedłużyła za. A do której? Do 20 jest otwarte. Dobrze, ale jak już będę państwa męczyć... Nie, na razie. Do 24. Więc publikuje bardzo dużo, jest związana z Polonią australijską, nawiązuje właśnie też kontakty z Londynem i chce dalej tworzyć po tych perturbacjach szczecińskich. A jeszcze nie powiedziałam, w sumie Maria Bonicka spędza w Szczecinie 19 lat. To nie jest dużo, ale też dużo, to znaczy w perspektywie życia to nie jest dużo. To znaczy jak ja badałam, zastanawiałam się nad autobiograficzną twórczością Bonieckiej, o której gdzieś tam jeszcze piszę teraz tekst, który jeszcze nie powstał, zastanawiałam się, jak my też patrzymy z perspektywy czasu i my, literaturoznawcy, ale też tacy przeciętni użytkownicy literatury, którzy chcemy się zapoznać z twórczością i postacią pani Marii. I zastanawiałam się, jak bardzo te 19 lat ciąży na postaci i na literaturze pani Marii, choć dla mnie na przykład ciekawsze byłoby to, jak pani Maria Bonicka funkcjonowała w środowiskach pedagogiczno-literackich przed wojną i w czasie wojny. Ale w zasadzie jak myślimy i piszemy i rozmawiamy o pani Marii, myślimy o tym z perspektywy przede wszystkim tych najważniejszych 19 lat w Szczecinie. I to jest... Dlatego to jest dużo i mało. Chciałam państwu też właśnie powiedzieć o tym, jak to widzę, że ten Szczecin, te 19 lat, to można różnie naprawdę o tym myśleć i patrzeć na ten aspekt. W związku właśnie z emigracją i publikacjami pani Maria Bonicka pisze cały czas swoje teksty publicystyczne i próbuje tworzyć literaturę. Wiem też z różnych źródeł, że próbuje pisać o środowisku emigracji polskiej
I taka książka miała powstać, niestety nie powstała. Pewnie pani Magda Budzynowska mogłaby powiedzieć o tym coś więcej. Czy jest jakiś rękopis, czy maszynopis, czy są jakieś zapiski na ten temat? Natomiast tego nie ma w naszych obiegach. Może jest w archiwum rodzinnym, o czym może kiedyś będzie można porozmawiać. Magda, jak tu była w Szczecinie, ona u mnie się zatrzymała, to wszystko, co było po mamie, chyba że coś zatrzymała, nie, przekazała. Nie, wszystko nie. Wszystkiego nie oddała. Aha. Nie. I myślę, że tu, czy po tym kontakcie naszym, ale chyba też na profilu, na tej stronie profilu, którą prowadzi pani Maria, wydaje mi się, że to nie jest wszystko, to jest wybór. Wydaje mi się, że można by było znaleźć w archiwum rodzinnym jeszcze więcej rzeczy, ale musielibyśmy się skontaktować w tej sprawie z panią Magdą, która musiałaby też chcieć powiedzieć o tym albo udostępnić takie rzeczy, bo wiadomo, że też to jest archiwum prywatne, nie zawsze to jest możliwe to udostępnienia, bo spadkobiercy mogą nie chcieć udostępniać pewnych rzeczy. Więc taka książka miała powstać i podobno powstawała. Jestem bardzo ciekawa, może też się uda kiedyś o tym porozmawiać. No niestety po tych perturbacjach szczecińskich i po tych uszczerbkach na zdrowiu pani Maria Boniecka w Sydney musi też się leczyć, bo miała poważny uraz kręgosłupa przez te pobicia w willi na Głębokim. Trafia też do pracy w fabryce, więc to też jest praca pewnie związana z jakąś fizycznością, jakimś wysiłkiem fizycznym. No i podupada na zdrowiu, tam się też leczy i w końcu 19 czerwca, dokładnie w dzień urodzin, w 78 umiera na poważnej chorobie w Sydney. To jest taki rys biograficzny, o którym Państwo też pewnie mniej więcej wiedzą, albo który mi się udało przedstawić, mam nadzieję, że niezbyt chaotycznie. Natomiast to jest tylko pewna część mojego spotkania z panią Marią, dlatego że ja, tak jak Państwu wytłumaczyłam na początku, zajmuję się przede wszystkim literaturą, mniej biografią taką archiwistyczną. I właśnie pani tutaj wspomniała, w 91 pani Magda Budzynowska przekazuje większą część, tak to możemy powiedzieć. W 91 czy w 90? W 91 przekazuje większą część archiwum do Książnicy Pomorskiej, w której są zdeponowane też takie dokumenty i procesów, artykułów, i książek przede wszystkim. I tam w książnicy, ja sobie wnotowałam, są szklane kulki, jest książka nad Wielkim Zalewem i Księga Miłości i Cierpienia i Ucieczka nad Zadruty. Te pierwsze wydania, czy jedno z pierwszych wydań. Natomiast to są zbiory, które są otoczone specjalną opieką. To jest Archiwum Marii Bonieckiej, zbiory specjalne. Do tego przeciętny czytelnik nie ma dostępu, trzeba poprosić o to, żeby to wydostać z magazynu. Natomiast nie mamy dostępu do twórczości pani Marii Bonieckiej, czy tej przedwojennej, czy właśnie, tak jak pani też pytała, czy można kupić Ucieczkę za druty, czy ona jest w powszechnym obiegu. Nie jest. To jest reprint, który ja też dostałam od kogoś. Też nie mogłam do niego dotrzeć, oprócz tych zbiorów specjalnych. Nie dostaniemy książek, niestety, w bibliotekach, oprócz zbiorów specjalnych. Więc jeśli ktoś bada tę literaturę, tak jak ja, badawczo, literaturoznawczo, albo po prostu chce ją przeczytać dla własnej ciekawości, musi się udać do zbiorów specjalnych. I to też jest pewna specyfika tego, że ten dostęp jest taki niebezpośredni. Musielibyśmy się też nad tym troszkę postarać, żeby dotrzeć do tej twórczości. I pani Magdalena Budzynowska tworzy też archiwum internetowe, w którym też pisze o tym, dlaczego to tworzy, dlaczego to robi. I od Państwa tutaj wiem, że dba o wizerunek mamy i bardzo o tą pamięć w Szczecinie. Całe życie swoje poświęca. Właśnie. I tylko ona, resztę rodzeństwa nie. Ona ma taką silną wolę. No właśnie, więc to jest bardzo ważne, że córka dociera do tych archiwów, dba o tę pamięć. I to jest też bardzo ważne
z perspektywy właśnie literaturoznawczej, dlatego że kiedy ja się zajmuję autobiografiami pisanymi przez córki o matkach, to takich wypadków jest niewiele. To znaczy nie znajdziemy takich sytuacji, nie wiem, to nie jest, nie są tysiące przypadków, to jest kilka tak ważnych sytuacji, które są warte spotkania z tymi archiwami. Właśnie internet pozwala na takie spotkanie. I tak jak Państwu wspomniałam wcześniej, ja się zajmowałam interpretacją tej ucieczki Zadruty i chciałam Państwu kilka słów o tym powiedzieć, a jak myślę, że to nie potrwa długo i chciałam Państwa zaprosić do rozmowy, ponieważ ja się też czuję tak trochę w roli takiej przygodnej i jak wiem, że Państwo znali i mieli kontakt właśnie z Panią Magdą, czy znali Panią Marię, czy pośrednio, czy właśnie przez rodzinę, znajomych, to chciałabym się też z Państwem jakby porozmawiać o tym. W związku z tym, jak tylko właśnie powiem o tym, co mi się udało wyczytać z ucieczki Zadruty, to chciałabym z Państwem też porozmawiać. I traktuję, znaczy ucieczka Zadruty składa się z kilku części. I te części nie są, i to też zarzucano w, czy nie zarzucano. Pani Maria Boniecka miała problem z wydaniem ucieczki Zadruty w Londynie. Pomimo tego, że była związana ze środowiskiem literackim i jakby skłaniała się ku temu, żeby wydawać w tym drugim obiegu zagranicznym, to miała kłopoty z wydaniem tej powieści, tej książki, to nie jest powieść, z tymi wspomnieniami, dlatego że niewygodne było też dla Londynu tak zwanego to, że pani Maria pisze z nazwiska o konkretnych osobach, wyrzuca tym osobom zaniedbania, uszczerbki, pewne koligacje, które wpływały na kształtowanie różnych rzeczy. To tak jakbyśmy teraz opisali, nie wiem, jakieś od kuchni sposób funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, tak? Urząd marszałkowski na pewno by przyszedł i powiedział, no nie, tak, no może i to prawda, ale nie można o tym pisać, tak? Można to porównać. Nikt wtedy nie chciał się angażować w wydanie czegoś, co było niewygodne. A książka była niewygodna, bo też pani Maria miała odwagę pisać o niewygodnych rzeczach. W związku z tym ta książka miała problem z ukazaniem się nawet w Londynie, nawet na emigracji. A też z perspektywy literaturoznawczej, ja proszę też mnie zrozumieć, krytyk literacki ma w swoim zawodzie wpisane pewne rodzaj oceny, więc proszę nie mieć mi za złe, ale ta książka jest bardzo nierówna. To znaczy, ja się nie dziwię, że ona miała problem z wydaniem tej książki, ponieważ ta książka nie jest ani stricte autobiograficzna, ani stricte taka oskarżycielska, ani stricte powieścią. Jest nierówna i w zasadzie pani Maria jakby ją, mówiąc kolokwialnie, łatała z różnych elementów i chciała wydać ją pod jednym tytułem. To było niewygodne dla wydawcy, ale w końcu się udało. I to też pewnie zasługa charakteru pani Marii. I ja chciałam o tym powiedzieć, dlatego że pani Maria Boniecka pisze tutaj, na przykład jest rozdział Rzecz o zmarnowanej szansie. Pisze tutaj właśnie z perspektywy autobiograficznej o kształtowaniu się środowiska szczecińskiego literaturoznawczego i pisze to właśnie z takiej perspektywy zawodu, tak? Że zawodu, nie zawodu wykonywanego, tylko jest zawiedziona tym, jak zmarnowane są szanse tego, jak mogło się to środowisko stworzyć, a jak się nie stworzyło. Natomiast drugi rozdział, Godzina, jest, ja o tym właśnie pisałam w tym tekście, który pewnie został, znaczy, który został opublikowany i do którego pani Magda też sięgnęła, jest bardzo literacki, bo przedstawia historię dziewczyny,
którą można by było takiej dziewczyny dojrzałej, ale jednak dziewczyny młodej, pełnej ambicji, chęci pracy na ziemiach odzyskanych w cudzysłowie. I ja to traktuję jako alter ego autorki. Ta postać jest przedstawiona jako Anna Mroczek, natomiast ma pewne cechy charakteru, które można by było przypisać pani Marii Bonieckiej i które wynikają z rozdziałów, które nie są stricte literackie. I myślę, że to też, że pani Maria Boniecka umieściła ten rozdział Godzina, który jest bardzo literacki, bardzo fikcyjny, w swojej autobiograficznej książce, pewnie ma też pokazywać to, że ona nie mogła albo nie chciała napisać tego jako ja, ale napisała to jako historię, jako opowieść o pewnej dziewczynie. I mnie bardzo ciekawi ta historia tej pani Anny Mroczek, która trafia właśnie i pracuje w Towarzystwie Szerzenia Wiedzy Wśród Mas, jako prelegentka. No, tak to nazywa. Właśnie. I nazywa to Towarzystwo Szerzenia Wiedzy Wśród Mas, natomiast ona sama to pracowała w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Zbieg okoliczności nie sądzę, to jest celowy zabieg, tylko nie takie ominięcie. Tak, no, zamiast Miejska Biblioteka Publiczna powiedzielibyśmy mi Społeczna Biblioteka, tak? I to wiadomo, że mniej więcej o to chodzi. I ta dziewczyna jeździ z prelegencjami po wsiach, w małych miasteczkach i widzi to, czego nie można było widzieć w tamtym czasie. I to opisuje. To znaczy widzi to, czego propaganda w tamtym czasie nie przedstawiała w ogólnych, powszechnych obiegach. To znaczy widzi biedę, widzi przestępczość. Czyli widzi prawdę. Widzi prawdę i ją opisuje. I niestety to się wiąże z jej własnym doświadczeniem. I to jest o tyle ciekawe, że właśnie ja to badam jako jednak autobiograficzną prozę, można tak powiedzieć. Czyli to nie jest stricte fikcja, to nie jest stricte autobiografia, ale to jest autobiograficzna proza. Proza z cechami autobiografizmu. I chciałam Państwu przeczytać dwa fragmenty z tego opowiadania i też porozmawiać później o tym, czy też Państwo widzicie alter ego autorki tutaj. Ta dziewczyna, Anna Mroczek, czyli właśnie alter ego, moim zdaniem, autorki, trafia do jednej z wsi, której ma wygłosić prelekcję. Jest ciemno, wiozą ją jakąś nyską, pada deszcz, jest błoto, ta nyska się zakopuje w tym błocie i tak dalej, i tak dalej. Trafia do jednej z izb, w której ma czekać na właśnie, czy do świetlicy, w której ma czekać na prelekcję, ta prelekcja ma się udać, nie udaje się i tak dalej, i tak dalej. I w końcu czeka na nyskę, która ma ją zabrać z powrotem do Szczecina, bo to były takie jednodniowe prelekcje. Oczywiście ta nyska nie przyjeżdża. Trafia do jednej z takich izb, w której leży młody, chory chłopiec. I ona opisuje, zanim trafia do tego, opisuje swoje spostrzeżenia i chciałam Państwu przeczytać to. Zawsze ilekroć miała się zetknąć z czymś nieznanym, wybierać, decydować, ilekroć czegoś oczekiwała, odczuwała przykrość graniczącą z męką. Taka już była. Nie umiała się zdobyć na życie w konkretnej rzeczywistości. Imaginacja przeszkadzała jej nieustannie w skupieniu energii na określonym działaniu i dręczyła urojeniami. Niekiedy usiłowała przeciwstawić siebie światu, ale obezwładniało ją natychmiast poczucie własnej bezsilności, bo znała o sobie prawdę. Nie miała zbyt głębokiego umysłu, ani subtelnych gustów, ani szczególnych uzdolnień, ale nade wszystko siłą woli wiedziała, że jest przeciętnością, a jakie możliwości ma przeciętność. Na co dzień żyła na prawach inercji, biernie znoszona przez nurt zdarzeń,
ale równocześnie od najwcześniejszego dzieciństwa przez wszystkie lata bezpośredniej konfrontacji z otaczającym ją światem nie czuła się w pełni zadowolona ani z siebie, ani z losu, jaki jej przypadł w udziale, nie odczuwała wewnętrznego spokoju. Nikt z otoczenia nie domyślał się tego ukrytego w niej szczególnego kalectwa. Przeciwnie, w opinii kolegów i przełożonych uchodziła za człowieka z charakterem. Odwlekanie decyzji, wahanie brano za rozwagę, a bierność tłumaczono ostatecznością. To jest rys postaci Anny Mroczek, oczywiście pisany przez Marię Boniecką. I ta Anna Mroczek, która jest właśnie taka niespokojna, ale uchodzi za silną osobowość, trafia do tej wsi, PGR-owskiej świetlicy na wsi i spotyka tego umierającego chłopca, robotnika. I chciałam Państwu przeczytać, jak ona pisze o tym. Chłopak umierał i czuła to, wiedziała na pewno. Trwoga ustąpiła zgrozie i zbuntowanej rozpaczy. Wreszcie, w którejś minucie napiętego do granic bólu czuwania, znalazła, tak się jej wydawało, że znalazła, rozwiązanie. Za 5 minut, to znaczy gdy wskazówka osiągnie wyznaczony punkt, a lekarz nie przyjedzie, ona zwariuje. Musi zwariować. Nie miała pojęcia o czym, na czym to będzie polegało, ale od razu poczuła ulgę. Znajdzie się po prostu poza czasem, stanie się kimś innym, wyzwolonym od wszystkiego, co było i co będzie. Cudze myśli błądziły po pustych obszarach jej pamięci. Dręczyły gotowymi symbolami, które nie rozwiązywały niczego, niczego nie uczyły. A może to był początek obłędu? Oczywiście chłopiec umiera, bo karetka nie przyjeżdża, było to deszcz, opóźnienia i też ona pisze o tym, że karetka nie przyjeżdża, bo nikomu nie zależy. Tak? Nie zależy nikomu na tym, żeby ten chłopiec, robotnik wyzdrowiał. To jest jeden z wielu, tak jak było w Wolnie, jeden z wielu chłopców jako mięso armatnie, tutaj jeden z wielu robotników po PGR-owskiej wsi. Przyjedzie następny osadnik, przyjedzie następny robotnik, więc nikomu na tym nie zależy. I ta Anna Mroczek, którą przedstawia Boniecka, jest w pewien sposób taką uwikłaną w problematyczność społeczną dziewczyną, ale też myślę, że Boniecka może nie spotkała się z taką sytuacją, na pewno słyszała o takich. Dlatego o tym opisuję. I chciałam Państwu też powiedzieć na koniec tej analizy ucieczki za druty i tego opowiadania, że Boniecka tym opowiadaniem i tą chorobą i tym obłędem, który Anna Mroczek, bohaterka tego opowiadania, wybiera, tak, bo ona wybiera obłęd. To jest też w ogóle ciekawy motyw, bo jak sobie myślimy, no przecież nie wybiorę siebie jako wariatki, przecież nie zwariuję za 5 minut, tak? To jest motyw stricte literacki. Ona się wpisuje w taką pewien nurt choroby migrantów, który jest bardzo ważnym motywem, kiedy bada się literaturę tutaj na Pomorzu, ale też literaturę lubuską na przykład, w ogóle literaturą osadniczą tak zwaną, na ziemię odzyskanych, też tak zwanych, w cudzysłowie. I tam pojawia się taki motyw choroby migrantów. To znaczy tutaj wszyscy, którzy przyjeżdżają i którzy piszą literaturę, piszą o tym, że mieszkańcy Szczecina, czy ziemi lubuskiej, czy też we Wrocławiu pojawiają się takie motywy, choć mniej chyba, mają w sobie jakąś chorobę. Ale nie chorobę taką, że umierają na raka płuc, na zawał. Mają w sobie chorobę związaną z tym, że z nostalgią, z melancholią, z takim wyrwaniem z korzeni, albo właściwie nieukształtowaniem korzeni, bo byli młodymi ludźmi, później była wojna i trafili tutaj, więc w zasadzie nigdzie się nigdy nie zakorzenili. A pamiętajmy, że Szczecin też był takim miejscem tranzytowym, tak, przenośnym. Tutaj do lat 50. w zasadzie nie wiadomo, czy tutaj zostaniemy, czy tu przyjdą Niemcy. Ta zupa ciepła niemiecka na stołach domów szczecińskich zajmowanych już przez osadników z centralnej Polski, czy później Akcja Wisła. To wszystko ma znaczenie w literaturze i Boniecka też o tym pisze właśnie w takich momentach. One są jakby zakamuflowane trochę, ale takie wybieranie szaleństwa jest jednym z motywów właśnie tak zwanej choroby migrantów, czy choroby osadników, też w cudzysłowie. I chciałam też zwrócić na to Państwu uwagę i nawiązać tutaj do tego, że pamiętajmy, że właśnie
Boniecka trafia tutaj do Szczecina też ze strachu, tak? Uciekając przed represjami dotykającym AK, dotykającymi działaczy AK i w zasadzie wybiera to miejsce, tak? Tak jak Manna Mroczek wybiera szaleństwo, Boniecka wybiera to miejsce, próbuje tu żyć, ale też się nie udaje i musi stąd emigrować. To jest bardzo ważny motyw, jak się bada tę literaturę i bardzo ważny motyw w ogóle w szerszym kontekście badania literatury autobiograficznej, powojennej, na ziemiach, w cudzysłowie na ziemiach odzyskanych. Ale w tej książce to nie jest jedyne opowiadanie, to jest jedyne opowiadanie fikcjonalne, natomiast później są jeszcze cztery rozdziały. Kłopoty z reportażem, to jest ten reportaż, jeden z pisanych w tym czasie, kiedy tworzyła też cykle reportażskie w radiu. Później jest o młodzieży tylko dla dorosłych, dlaczego nie należałam do partii i wolność na sprzedaż. I te dwa ostatnie są bardzo ważne, ponieważ naciski na Boniecką, wywierane naciski na Boniecką, żeby wstąpiła do partii, i ona oczywiście nie wstąpiła do partii. To też miało znaczenie, dlaczego później nie udało jej się zagnieździć tutaj bardziej, zagrzać miejsca i dlaczego była niewygodna politycznie. I ona opisuje to w tym artykule, znaczy w tym tekście. Później... Zaraz... Tu się ukazał ten... Dlaczego nie należałam do partii? Ukazał się w wiadomościach, w londyńskich wiadomościach w 68. To też ciekawe, że w 68. Tak. I na końcowy rozdział Wolność na sprzedaż, to jest też to, o czym Pan tutaj wspomniał. Tutaj opisuje całe perypetie związane z paszportami, z odmową, kupnem, przechodzeniem granicy, wyjazdem na emigracją itd., itd. I chciałam Państwu też przeczytać jeden z fragmentów dlaczego nie należałam do partii, ponieważ pokazuje też formę i tą taką retorykę, która była niewygodna dla wydawców londyńskich. To znaczy, jak Państwo usłyszą, jak Boniecka pisze o tym, to można sobie domyślać się, dlaczego była niewygodna. To znaczy, ja tego nie usprawiedliwiam, ale rozumiem styl, który miał przełożenie na to, czy chciano wydawać, czy nie chciano wydawać i też jak postrzegano Boniecką na emigracji, czy wcześniej. Podkreślić wypada, że przypadek mój nie jest czymś wyjątkowym. Przeciwnie, nosi cechy jak najbardziej typowe. Tym bardziej, iż rzecz dzieje się na prowincji, w środowisku marginesowym, ubogim intelektualnie, gdzie przedstawiciele partii i władz administracyjnych to w swej masie ćwierć inteligenci reprezentujący do dzisiaj skrajny konserwatyzm stalinowskiego typu. Podobnych sytuacji, w których przebiegu miażdży się ludzi, a nierzadko całe ich zespoły, było i setki, i tysiące. I to jest jeden fragment. Drugi fragment. Nie ufałam Sowietom, nie ufałam wszystkiemu, co było stamtąd kolportowane, a zatem ich komunizmowi więcej. Czułam do nich i sprawnie przezwyciężoną odrazę graniczącą z obsesją. Więc Państwo widzą w tych dwóch fragmentach, jak bardzo Boniecka przeżywała to, co się stało i to miało przełożenie na ten język bardzo ostry. Ostry, tak. Bardzo ostry, dlatego że no jeśli, tak jak wspomniałam, wyobraźmy sobie, że ktoś pisze o środowisku politycznym, kulturalnym, który jest związany wtedy z takimi koligacjami ćwierć inteligenci albo właśnie konserwatyści, marginesowe środowisko, to no, naraża się potrójnie. I na koniec właśnie takiej mojej analizy proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że to pisze kobieta. Ja badam literaturę kobiet. Przede wszystkim literaturę autobiograficzną kobiet. I jak sobie wyobrazimy, że Maria Boniecka nie dość, że jest właśnie tak dosadna, tak
celuje dokładnie, jeszcze wymienia z nazwiska postaci, które jej się naraziły i które no, grzeszyły w cudzysłowie w tamtym czasie różnymi sytuacjami takimi związanymi z ciemiężeniem ludzi i jest kobietą, no to partyjni dygnitarze w osobach męskich, wysoko postawieni dyrektorzy, czy to właśnie takich towarzystw, czasopism, radia i tak dalej, tam w zasadzie w 99%, jeśli nie w 110% stanowiska były obsadzone przez mężczyzn i te wszyscy, oni się wszyscy też znali. Jeśli jakaś, przepraszam, to jest cytat, furiatka, jakaś baba rozhisteryzowana im tutaj pisze książki z nazwiska i oczernia, to oni muszą ją zniszczyć. To jest po prostu system totalitarny. Ten system totalitarny w taki sposób niszczył, a niszczył tym bardziej kobiety. I teraz na przykład, jak się też patrzy na takie biografie współczesne i Państwo na pewno gdzieś słyszeli, biblioteka też promuje i ma w swoich zasobach te nowe wydania książek, no, czy nowe wydawnictwa, na przykład o Krwawą Lunę, tak? Słyszeli Państwo o tym, o prokuratorze stalinowskiej kobiecie, która słynęła z bardzo dużej właśnie takiej przemocowości. Ja mam do tego bardzo krytyczny stosunek, dlatego że też pokazuje się taką, że to kobieta i taka była zła. Więc takie myślenie o tym, że kobiety musiały być albo rozhisteryzowane, albo bardziej brutalne niż mężczyźni, można taką paralelę stworzyć badawczą. I my się tym akurat zajmujemy w zespole, który bada literaturę. Natomiast chciałam Państwa uwrażliwić na ten temat i pokazać, że to nie jest tak, że kobiety były rozhisteryzowane bardziej albo bardziej brutalne w tamtym czasie. Po prostu system totalitarny był tak stworzony, że był brutalny, a płeć tu nie odgrywała takiej roli, że właśnie bardziej histeryczna albo bardziej brutalna, bo była kobietą. Nie. To przedstawianie kobiet właśnie w taki sposób było jednym z aspektów totalitaryzmu. I też jest pewien cały zakres badań takich psychiatrycznych, neurologicznych o systemach totalitarnych, które pokazywały metody, że się robiło produkcji wariatek. O, to chciałam powiedzieć. Produkcja wariatek w cudzysłowie. O tym też się zajmują badacze psychiatrii, neurologii w odniesieniu do systemów totalitarnych. To jest taka konstrukcja, która totalitaryzmy wykorzystywały. Chciałam to powiedzieć był o tym sposób. Po prostu. Sposób. Jeżeli ktoś był niewygodny, kobieta była to niewygodna. Robiono z niej wariatkę. Ja znam taką wspaniałą szczeciniankę, która była wysłana na badanie do psychiatryka i ten lekarz, psychiatra powiedział, proszę Pani, żeby oni mieli taką psychikę, jaką ma Pan, to było coś wspaniałego. Tak, i właśnie robienie, produkcja wariatek, albo właśnie takie nadawanie komuś brutalności w tamtym czasie. Krwawa Luna najprawdopodobniej, w ogóle to określenie jest już krzywdzące, tak? No bo nie powinniśmy tak określać, ona miała swoje nazwisko, imię, ale... Czy to chodziło raczej, powiedzmy, o to, żeby był tytuł, który przyciągnie... Dokładnie, skandal, marketing, tak dalej, autorski, ale już posługując się tym pojęciem krwawej Luny... Bestie na przykład, tak? Kobieta specjalnie, tak, nie chodziło o to, żeby bestie... Tak. Bestie PRL-u, Krwawa Luna. Te kobiety nie były dużo bardziej brutalne od mężczyzn, którzy zajmowali stanowiska prokuratorskie w PRL-u. Tylko chodzi o właśnie wywołanie skandalu i o ile wtedy mieliśmy system totalitarny,
który robił właśnie, produkował wariatki. O tyle mamy teraz skandali marketing, którymi się niektórzy autorzy posługują. Chciałam Państwu też, to jest dygresja. Kobiet było niewiele z instancji. No i właśnie, i to jest taka pożywka. I było na kogo zwrócić uwagę. To nie jest nawet pożywka, bo przecież to jest jednak chyba kobieta, która miała bardzo wysoką pozycję, tak? Tak, a było niewiele takich kobiet, więc to jest materiał na badania, ale to jest dygresja. Skupiamy się na Marii Bonieckiej. Chciałam Państwu jeszcze tylko powiedzieć na koniec, że doceniamy literaturoznawczo twórczość Marii Bonieckiej i też akurat się tym będę zajmować. Badamy, jest taki niedosyt, że tego nie ma w szerszym obiegu, tak? Że musimy iść do czytelni zbiorów specjalnych. I chciałam Państwa też podziękować za obecność, bo wiem, że Państwo właśnie mają bezpośrednią styczność z rodziną Bonieckiej. Chciałam Państwa zapytać też o coś, czy coś powiedziałam, co mogłoby być jakąś polemikę wywołać, czy Państwo mają jakieś właśnie informacje, anegdoty, których taki, no proszę sobie wyobrazić, że ja po prostu siedzę, czytam literaturę, nagle trafiam na jakąś taką literaturę, na jakąś postać, piszę o tym, ale tak naprawdę nie mam bezpośredniej możliwości obcowaniem na przykład z rodziną czy ze znajomymi, bo tak bardzo trzeba by było prowadzić dużo badań i takich społecznych, szukać osób, tak jeździć, rozmawiać, więc ja się bardzo cieszę, że mam możliwość z Państwem tutaj porozmawiać. Chciałam też zapytać, czy Państwo mają, mogliby się ze mną podzielić czymś, co mogłoby mi pomóc badać, albo też powiedzieć nam o Marii Bonieckiej w takich w innym świetle niż mamy to w encyklopediach czy w takich tekstach literaturoznawczych, teoretyczno-literackich, historyczno-literackich, bo to jest bardzo ciekawe spotkać tak. A gdzie Pani pracuje? W jakiej instytucji? Ja jestem tutaj z Uniwersytetu Szczecińskiego, z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, z Zakładu Literatury XX i XXI wieku, bo kończę pisać doktorat w tym zakładzie. Czy spotkała Pani taką kobietę w literaturze jak Bonieska tutaj na terenie Szczecina, w historii Szczecina? Inną osobę taką? Takich samych osób nigdy nie ma. Jak Bonieska była? No, nie ma takich samych nigdy osób. Potrafiła polemizować z księdzem nawet w kościele, jak jej coś się nie podobało. No właśnie, ja dowiaduję się o takich rzeczach, o takich cechach charakteru, trochę to wyczytuję z tekstów, trochę z jakichś właśnie reportaży, trochę ze stylu, jakim piszę, tak? Bo styl, właśnie dlatego czytałam te fragmenty, żeby poznać osobowość pisarki, trzeba przeczytać jej tekst trochę tak, jakby się z nią rozmawiało. I widzę w tym, że była bardzo stanowczą osobą, o silnym charakterze, o silnej pozycji takiej wewnętrznej. Miała silny konstrukt taki tożsamościowy, miała taki kręgosłup moralny, o, to jest najlepsze określenie, który w Szczecinie jej przetrącono, tak, dosłownie. I tylko to wyczytuję. I jeśli chodzi o inne postaci, no to w tamtym środowisku były inne pisarki, tak? Bo to jest i Katarzyna Suchodolska, i Nina Rydzewska, i właśnie Maria Bonieska. I naciski wywierała na Bonieckę. I każda z nich tworzyła co innego. I tak, każda. W tej książce można by dyskutować, tylko ktoś by musiał ją przeczytać. I wtedy można z takim kimś, kto szczegółowo zna tą książkę, podyskutować, a tak to ale nie ma. Ale musi być dostępna. Ale wie Pan co, problem z tą książką jest... Tej książce, bo to Pani mogła, bo Pani badała i Pani tak, bada. Tak, tak. Ale takiemu... Rodzina Bonieckiej dla nas przeleciała tak jak błyskawica, bo do 65 roku nawet niektórzy nie zauważyli Bonieckich, prawda? Ci, co tam blisko mieszkali, to widzieli te wszystkie awantury, które się tam odbywały, prawda? Jak już Orzechowski się tam... No tak, te zamieszkał i tam parę osób należących do SBC też miało za zadanie
dokuczać im tam. No właśnie, no i on na tym pisze. Szczególnie tak. SB taki, który jest w tych, jego teczka jest, nie ma. Nie ma właśnie, dlatego uważam. W tych zasobach. Znaczy nie ma, trafiłem może w internecie, są... może pani też trafiła, na artykuł o Rzepowskim. Jaki on wspaniały sportowiec, który młodzieżą się tam zajmuje na jakiejś, gdzieś w jakiejś miejscowości prowincjonalnej teraz. A później komentarz do tego, ten Ubek, on sobie buduje. Tak, no bo to, tak, bo wiedzą państwo, no ja jestem z młodszego pokolenia, więc ja mam wiedzę taką historyczną, zapośredniczoną, no ale przecież jak rozmawiam z osobami, które żyły w tamtym czasie, czy były młode, czy trochę starsze, no to przecież wiadomo było, kto jest, tak? Tylko, że nie było oficjalnie. Albo domyślali się ludzie. Natomiast no nie ma, nie było w aktach. Ja jestem nawet zaskoczony nieraz, bo przyjaciel z sąsiedztwa sprzeciwka, tam gdzie ja mieszkam, z którym tam od 40 lat, bo on się tam w latach 70. sprowadził, nagle okazuje się, że ma teczkę. No właśnie. Teczkę jako kontakt. Ale wie pan, te teczki, w ogóle te, sprawa teczek jest tragiczna, bo oprócz tego, że... Ale on się przedstawił jako kombatant, pokrzywdzony przez tamten system. A ja jeszcze wczoraj byłem, on akurat miał urodziny, 84. Wczoraj byłem u niego i no awanturę mu zrobiłem, kiedy wreszcie pójdzie do tego IPL-u i się przyniesiesz tą teczkę, bo inaczej ja z tobą nie będę rozmawiał. Ale skoro wiem, że tam masz teczkę. Ale właśnie problem z teczkami jest taki, trzeba uważać z teczkami, dlatego że przecież wiadomo, że służby bezpieczeństwa zakładały teczki nawet na osoby, które nie współpracowały. Odmawiałeś. Tak, i takich teczek jest mnóstwo. O tym pisała Jadwiga Staniszki swoją książkę Moja Teczka. O tym pisała też. Dobrze oni piszą tam w tej teczce. Ale no, wie pan, to był system totalitarny. Nawet jeśli ktoś był dobry, to na niego mogli pisać źle, bo mieli w tym jakiś powód, więc z tym trzeba ostrożnie. To znaczy ja bym nie oceniała. Tak nie można powiedzieć, bo jednak pracownicy służby bezpieczeństwa byli weryfikowani. Jeżeli ktoś sobie coś tak tworzył, to koledzy donosili na niego, że on po prostu chce mieć większe zarobki, tak? I dlatego sobie tworzy po prostu figurantów. Więc to nie można powiedzieć. Są sytuacje takie, że ktoś zostaje kontaktem operacyjnym, tak? Oczywiście. Przekazuje i tak naprawdę to co przekazał, to jest jakby nieznaczące, tak? No bo on się zobowiązał, w tym momencie wraca z zagranicy i okazuje się, że on na przykład już więcej nie przekazał informacji. Więc ale są tak, też tak, znaczy, jest to fakt, tak? Nie można zaprzeczyć. I to, co pani profesor Staniszki pisze, to też wynika z faktu, że ona też niestety coś podpisała i próbuje się wybielić. Tak. Bo to jest jednak taka sprawa, tak? Ale Ewa Berber już pisała też w swojej książce Moja Teczka. Ewa Berber już to jest ta dziennikarka, tak, reportażystka. Pisała w swojej autobiograficznej, bardzo, bardzo ciekawej i bardzo ważnej książce, że na nią też jest teczka. Ona nigdy nic nie podpisała. Trzeba uważać z takimi. Ja bym była ostrożna. Ale wie pan, wtedy, kiedy teczki zakładano, to nikt nie zakładał, że komunizm upadnie. Ci ludzie byli pewni, że ten system będzie wiecznie trwał. W związku z tym nie mieli powodu, żeby fałszować. A wie pan, dlaczego założono na Berber już teczkę? Dlatego, że była dziennikarką, wyjeżdżała za granicę. No dobrze, no ale ja powiem przykładowo. Ja miałem koleżankę na studiach, która pojechała, anglistykę studiowała, tak? I ona pojechała za granicę i ona się przyznała mi, tak? Że przed wyjazdem, przed dostaniem paszportu, ona się zobowiązała, że ona coś tam zrobi. A jak wróciła, to nic nie powiedziała. I powiedziała, że ona nic nie powie, ale powiedziała, że pani już więcej nigdy za granicę nie pojedzie. No właśnie dlatego mówię, że trzeba ostrożnie. Ale jeżeli ta dziennikarka jeździła wiele razy, to nie ma możliwości, żeby czegoś nie powiedziała, bo by już... Ale to nie wie pan co, moja proszę uważać z takimi ocenami, bo... Pana koleżanka też mogłaby powiedzieć, że na pewno coś powiedziała. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nie jestem historykiem, a tym bardziej historykiem IPN-u i
nie będę. Natomiast chodzi o to, że ja jako literaturoznawczyni i badaczka autobiografii, która też bada autobiografię w tamtego okresu, ja jestem po prostu krytyczna i ostrożna. To znaczy, ja nie biorę za jakby, nie wiem, wytyczne, że tak jest i tak musi być. Ja podważam i ta krytyka podważania i takiej ostrożności jest tutaj niezwykle ważna, dlatego że moim celem nie jest dotarcie do tego, jak było naprawdę. Trudno uważać. Tylko do tego, jak ktoś o tym pisze, dlaczego o tym tak pisze, jak to przedstawia i tak dalej. Tak? To jest zadanie literaturoznawcy. Zadanie do tego, jak było, to jest zadanie archiwisty i historyka. Zadanie literaturoznawcy to jest to, co jest w tekstach. Więc ja badam to. A jeśli chodzi o teczki i właśnie te, bo za daleko poszliśmy trochę, właśnie te SBC i Służby Bezpieczeństwa i tą historię z Osze Polskim, to tak, to wtedy było bardzo ważne, że to sprawiło największy problem w takim życiu osobistym rodziny Boniewskich, ponieważ oni żyli cały czas w strachu, tak? No jak pobił nieraz Magdę, a Magdę chciał utopić w jeziorze, przecież to mi jest napisane tu w tej książce, prawda? Więc, bo Państwo, ja już wiem, o co mi chodziło, bo Państwo mówicie, że gdyby ta książka powstała w szerszym obiegu, można by było o niej porozmawiać i ona też pisze o Ninie Rydzewskiej. Rzeczywiście pisze o Ninie Rydzewskiej, bo Nina Rydzewska była w partii, tak? Natomiast ja mam problem literaturoznawczy z tym, co pani Maria Boniecka napisała w tej książce, ponieważ nie wiem z punktu literaturoznawczego, zaznaczam, czemu miałoby to służyć. Nie, to było już. To znaczy, jak napiszę tekst, tak, że nie wiem, pani Nina Rydzewska jest w partii i zabrała mi coś tam i zrobiła złego to i to, i zrobiła tamto i tamto, to ja się zastanawiam z takiego literaturoznawczego punktu widzenia, dlaczego to jest w tym tekście. To znaczy, co to dało? No właśnie, co to dało pani Marii Bonieckiej, że to napisała? Dała satysfakcję? Udokumentować to, jak była i przed kogo namawiana do wstąpienia do partii i grożenia, że jak nie wstąpisz, to koniec z tobą. I tak się stało. Mm-hmm. Tylko że czemu to służy? Czemu? No temu jako dokument. Ja się nigdy od Bonieckiej nie interesowałem, bo ja w 65 roku, jak wyjechali, to o nim zapomniałem. Poza tym, że była Magda, sympatyczna dziewczyna. A później, nagle teraz, dwa lata temu, zacząłem się tym interesować, ponieważ Magda do mnie napisała, ja do niej i tak dalej, i prosiła mnie, żebym tam poszedł, to sprawdził. Chodziłem po tych wszystkich książnicach, widziałem te wszystkie pamiątki, byłem w archiwum miasta Szczecina i tak dalej, szukałem, bo ja szukałem nazwisk. Nazwisk, imion, nie nazwisk, nazwiska znałem, tylko trzeba mieć imię, żeby jeszcze i rok. A po co pan szukał nazwisk? No jak, a w rejestrach IPN-u to musi, nazwiska znałem. No ale po co pan to robił? Po co pan szukał imion i nazwisk? Żeby sprawdzić, kto szkodził Bonieckiej. No bo kto szkodził, rozumiem, dobrze. Czyli dotarcie do takiej prawdy. Okej, i takie archiwistyczne śledztwo, można tak powiedzieć, tak, które pan robił dla pani Magdy. Czy pani Magda też robi to właśnie z różnymi metodami, czy to pisząc, publikując w internecie, czy właśnie prosząc pana, czy sama była też, przecież robiła kwerendy. To ja rozumiem, tak? Bo to jest takie docieranie do prawdy przez osoby, które jakby są spadkobierczyniami tej takiej pamięci. Natomiast ja powtarzam, badam literaturę i sięgam po ucieczkę za druty i mam problem z tym tekstem, kiedy na przykład pani pani Maria Boniecka pisze, ta Nina Rydzewska była taka straszna. Nie była straszna, no ale, była po prostu. Znaczy upraszczam to, tak? Tylko była taka straszna, bo ona była w partii, bo naciskała na mnie i tak dalej, i tak dalej. I tak w zasadzie
Ja mam o tyle ten problem, że nie wiem, dlaczego pani Maria to robi. To znaczy, czy to jest tylko dokumentacyjne? Znaczy, mogła też potraktować się jako w cudzysłowie postać literacką, tak? Bo po prostu to jest jednak za drutami, tak? Nie, ale nie, akurat za drutami to jest odniesienie do tej, takiego totalitaryzmu, no, z którego tak. Ona musiała uciec na emigrację, tak? Dlatego ucieczka i dlatego za drutami, bo Polska była w systemie totalitarnym, więc za drutami. Właśnie. Natomiast... Bo ja tam dopatruję się takiej, i to pewnie pani Magda jako córka by ze mną polemizowała. Dlatego się bada literaturę, żeby polemizować. Natomiast ja dopatruję się w tym tekście takim rozrachunkowym, bo to jest rozrachunek z przeszłością, takiego dowartościowania siebie. To znaczy, skrzywdzili mnie, to ja napiszę teraz, jak mnie krzywdzili, żeby po pierwsze zaświadczyć, tak, dać prawdę, jak było, tak, co, z pierwszej ręki, co mi zrobili, ale po drugie też, żeby dowartościować siebie, że jestem jakby ofiarą tego systemu, tak, że ja tutaj nie zawiniłam, tylko jestem ofiarą. I taka konstrukcja ofiary w tej książce bardzo pobrzmiewa i dlatego to jest problematyczne. Dlatego, że pani Maria, która była taką silną postacią, chyba nie chciałaby być ofiarą. A w tej książce jest ofiarą. Znaczy kreuje siebie na ofiarę. Ofiarę systemu totalitarnego, ofiarę znajomych i tak dalej. No ale jednocześnie była bardzo silną osobowością, więc ja mam z tym problem taki literaturoznawczy, dlatego że te dwa wizerunki mi przeszkadzają. To znaczy one się wykluczają trochę, nie są spójne. Bo osoba, która ma silną osobowość, nie potrzebuje dowartościowania, nie pisze z takim żalem, a ona pisze z żalem. Ale widzi pani, ale ona była dowartościowana, miała silną osobowość, ale to było wcześniej, a tu pisze po tym wszystkim, co tu się działo. Tak. I możliwe, że ona chce właśnie udokumentować to, bo kto potem powie, jak wyglądała prawda? Więc ten człowiek opowiadał o niej. Ten rys dokumentacyjny. Służby tutaj opowiadały o niej. Tak, jest bardzo ważne. Chciała udokumentować. Ja tak podejrzewam, że chciała udokumentować, jak wyglądała prawda. Mhm. Musiała stąd wyemigrować. Zmusili ją do tego. Mhm. Więc chciała udokumentować, ja jestem przekonana. No i właśnie dlatego udokumentować, gdzie jest prawda. W tej całej dokumentacji prawdy, jak pani tutaj słusznie zaznaczyła, dziwi, takiego z perspektywy literaturoznawczej, opowiadanie Godzina, tak? O tej Annie Mroczek. Nagle mamy tak 5 rozdziałów, czy dokładnie, żeby nie skłamać, 1, 2, 3, 4, 5. Wylatują. Musi pani. No, wylatują. Czytania milion Mroczek. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rozdziałów, czyli 5 rozdziałów takich właśnie zaświadczających, tutaj powiem prawdę, powiem jak było, żeby nikt nie przekręcił tego, nie zmistyfikował później po latach, żeby ta pamięć była jednak uwieczniona. Nagle mamy Godzinę, czyli jako drugi rozdział, który jest totalnie fikcjonalny. Tak? Dlatego ja napisałam, że ja tam widzę autofikcję, jest taki termin w literaturoznawstwie, autofikcja, czyli fikcja z elementami autobiograficznego doświadczenia i z takim rysem właśnie doświadczenia przeżytego, znaczy doświadczenie jest zawsze przeżyte, czyli takiego doświadczenia bezpośredniego, o, to chciałam powiedzieć. Takie alter ego autorki, to znaczy jak ona pisze o tym, że zaraz za 5 minut zwariuje, ten motyw literacki, o którym Państwu mówiłam, że za 5 minut zwariuje, co jest oczywiście konstruktem, bo nie można sobie od tak zwariować, to myślę sobie i piszę też w tym takim fragmencie, że ona miała, Anna Mroczek oczywiście, miała taką postawę bardzo silną, ale to tylko było pozory, bo tak wewnętrznie była bardzo słabą osobą, niepewną i tak dalej, to sobie myślę o tym, że Maria Bonicka też chciała nam w tym rozdziale coś powiedzieć o sobie. Oprócz tego, że chciała powiedzieć prawdę, w tym rozdziale Godzina chciała powiedzieć coś o sobie, ale inaczej, literacko. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że ten rozdział się tu znajduje. On się nie znajduje przypadkiem.
To jest pewna wersja autobiograficznego doświadczenia, nie taka faktograficzna, tylko literacka, taka bardzo metaforyczna. Pewnie w jakiś sposób wymyślona, ale to ma znaczenie, że to nie jest opowiadanie gdzieś tam pomieszczone w gazecie, tylko właśnie tu. Czyli ja to czytam jako avers i revers, taki moneta, orzełek, i w tym opowiadaniu jest jakaś druga Maria Boniecka. Nie ta, która oskarża tam, Rydzewska była w partii, naciskała na mnie i w ogóle tu wszyscy z nazwiska byli niedobrzy, jestem ofiarą systemu i środowiska, tylko pokazuje też taką inną Boniecką, która widzi inaczej siebie w tych takich połączeniach, w tych relacjach władzy i takiego życia codziennego. Tak myślę. Muszę bronić tutaj Marię Boniecką, bo pani mówiła, że nawet w Londynie nie chcieli jej tam za bardzo bo te nazwiska. Ja by pani przeczytała, zwracając na to uwagę jeszcze raz, z uwzględnieniem takiej rzeczy, nazwiska ludzi publicznych, które już wcześniej weszły w obieg publiczny, bo były, tworzyły, pisały wiersze, próbowały coś pisać, jak Bączyk na przykład, analfabeta, niby alkoholik, analfabeta. Mój sąsiad, zresztą jego córka ma na imię Nina. Nie wiem, czy pani zna tą historię. No tak, no przecież no. Znamy historię, tak, ale jak Nina, tak jak Nina, mieszkali razem. Tak. No. Jednym słowem, nie używała nazwisk, niech pani zauważy, ludzi normalnych, imiona tylko. Ja wszystkich skojarzyłem. Tych dlatego właśnie mówię, że to było niewygodne dla wydawcy. Żadnego nazwiska. Ale dla wydawcy w Londynie? A na nazwiska... A no wie pan, no Londyn, jak myślimy o tym, że drugi obieg londyński, że tam się wydaje wszystko, to też nie było tak, to nie było tak, że oni mieli spisek, że tam oni też mieli swoje powiązania, tak? Że tam, nie wiem, pili wódkę, czy mieli wspólne interesy. Nie, to aż tak bym nie szła, tylko Londyn miał wydawać lepszą literaturę niż produkcyjniaki, tak? Niż socrealiczny, polski, politycznie zapośredniczony, grafomański w większości przypadków typ literatury. Londyn miał wydawać lepszą literaturę. I, no, i nagle teraz Londyn dostaje rozrachunek, tak, z tymi ludźmi, którzy tutaj zrobili krzywdę Bonieckiej jako literatce, używam tego sformułowania, choć brzmi pewnie śmiesznie, ale jako osobie z literaturą związanej, pisarce, kształtującej środowisko szczecińskie. To było takie narażanie się, dlatego Londyn nie chciał. Też nie widział w tym, właśnie to, Londyn widział w to, miał ten sam problem, który ja mam, to znaczy nie widział celu. Albo widział cel taki bardzo delikatny, to znaczy Londyn dostał tę książkę i pomyślał o tym sam, tak jak ja. To znaczy, no dobra, napisała o tym, że zrobili jej tą krzywdę, no i co? Tak? Jedna z wielu książek. Nie rozumiem, przepraszam, czy ta historia była dla Londynu zbyt lokalna i nic nie mówiąca, czy przeciwnie, te osoby zaatakowane były zbyt ważne? Raczej nieważne. Ja nie wiem, bo to są dwie możliwości. I właśnie, o tym też trzeba powiedzieć. Dla Londynu jakiś tam orze Polski ze Szczecina, Kowalski, no to w ogóle... Oni już znali wcześniej, to nazwisko wszyscy powtarzali. Ale nie był w Londynie, to nie był Giedroyc, tak? Tylko, że inni sąsiedzi, lokatorzy, nie używa nazwisk, nas, ludzi. O mnie też nie pisze nazwiska. Mm-hmm. Ale ma pan rację. Myślę, że to mnie dotyczy. Chodziło o to, że... Ja wiem, o co chodziło. O co chodziło z innymi sąsiadami w różnych sytuacjach. Ile osób mieszkało w tym domku, bloku? Domek. To nie chodzi o domek, to każdy pani pokaże ten domek. Już to oni sami mieszkali, a Orzepowskiego nie odkwaterowali. Orzepowski mieszkał na dole, oni mieszkali na górze. Na górze, ale oni zajmowali cały śpiew, a Orzepowskiego im wprowadzili na dół. A i pan on, gdzie mieszka? Ja mieszkam na innej ulicy. Aha. Ale żeśmy się spotykali. Znaczy spotykali, bo ja... Ona nie pamięta,
Tak, ale właśnie chciałam tutaj nawiązać, bo ja bardzo bym chciała, żebyśmy wyszli z tego spotkania z takim przeświadczeniem, że życie prywatne i te skandale są determinujące życie, ale przede wszystkim właśnie chodzi o literaturę, w której to jest widoczne i która też z jakiegoś powodu była pewnym, właśnie była pewnego rodzaju, po pierwsze, skandalem środowiskowym, tak? A po drugie, ma pan rację, o tym nie pisałam, że nie wydano, nie chcieli wydać w Londynie, dlatego że to było, przepraszam za sformułowanie, środowiskowe, prowincjonalne błotko, w której się taplali ludzie z własnymi animozjami. To nie był Miłosz, tak? Którego wydawano w Londynie. To była Boniecka z własnymi, prywatnymi problemami w małym, wobec Londynu, Szczecinie, który w zasadzie, no i co nam z tego w Londynie, że my o tym opiszemy. I dlatego Maria Boniecka też się czuła, nie to, że pokrzywdzona, ale niedoceniona, że nie chcą jej wydać w tym Londynie. Gdyby była pokorna, zapisała się do tej partii, na pewno by mogła napisać wszystkie książki w Polsce, nie musieliby się do Australii wyjeżdżać. I by mi się bardzo dobrze pochodziła. Tylko musiałaby należeć do partii. No, ale pan to nie jest takie przekładalne, dlatego że pisarki, które pani, czy pisarze byli. Pani jest badaczką literatury partii. Pomorza, Szczecina. No to ja za dużo powiedziane. Nie wiem, czy pani nie odpowiedziała, czy ma pani drugi taki przykład kobiety, która taki los miała tu jako literatka? Nie powiedziałam, wszystkie należały do partii kolejno. Nie wszystkie. Ma pani taką niepokorną, to nie ma. Nie, niepokornej aż tak nie było. No właśnie, to była jedyna taka uparta. Tak, tak, aż tak niepokornej. I w końcu życie przez to. Tak, no bo była zbyt. Ubita przez Dobrzypolskiego wielokrotnie. Odcinany gaz, krąg, światło, wybijane szyby, to wszystko. No tak, no miażdżono psychicznie i niektóre sąsiadki nawet bawiło. No. Nie ma takiej drugiej Bonieckiej w Szczecinie i w ogóle trzeba by było, na pewno są osoby, pisarki, które doświadczyły podobnych opresji totalitarnych przez służby bezpieczeństwa i w ogóle też takiego wyrzucenia na margines przez środowiska, tak, literackie czy takie kulturalne danych miast. Natomiast tak silnej i niepokornej osobowości trzeba by było poszukać, a w Szczecinie na pewno nie było. I rzeczywiście przypłaciła to zdrowiem, życiem i tym, że więcej już nie napisała nic tak dobrego jak wcześniej, tak? Bo też trzeba, znaczy waloryzacja, wartościowanie literatury też jest czymś dobrym, tak? Trzeba powiedzieć, że w stosunku, ucieczka za druty, w stosunku na przykład do tych tekstów, jak tych całego cyklu Szklane Kulki, Opowieść o Studnie, nie jest tak dobra, tak? Tamta literatura jest dużo lepsza, dlatego że jest napisana w takim jeszcze dobrym czasie, kiedy Boniecka po prostu konstruowała literaturę w nawiązaniu do swojego wykształcenia i była pisarką. Tutaj w tej książce jest o tyle problem właśnie, że Maria Boniecka przestaje być pisarką, a zaczyna być skrzywdzoną pisarką. No, wszystko straciła przez tą komunę, przez to, że ją wszyscy gnębili i to już jest taki łabędzi świat. Więc chciałabym, żebyśmy pamiętali też o tych tekstach, które były wcześniej, przed tą książką, nie tylko o tej. Dlatego powiedziałam, że szkoda, że ta wcześniejsza literatura też jest tylko w zbiorach specjalnych. Chciałam Państwu pokazać okładki tych książek, bo one są też ładne. Po prostu w tamtym czasie czytelnik czy Książka i Wiedza, dwa najważniejsze wydawnictwa w Polsce w tamtym okresie wydawały Marię Boniecką. I to też chciałam Państwu powiedzieć, że moja koleżanka bada archiwum Niny Rydzewskiej i będzie pisać o niej monografię. I ona na przykład badała ostatnio umowy wydawnicze Niny Rydzewskiej z ogólnopolskimi wydawnictwami. Na przykład Nina Rydzewska miała duży problem, żeby opublikować książkę Ludzie z Węgla, czy tam inną jeszcze
w czytelniku. Czytelnik nie był skłonny wydać tę książkę. Natomiast Boniecka w latach 50. publikowała w czytelniku w książce jej wiedzy. To znaczy, że czytelnik był zainteresowany jej twórczością. W przeciwieństwie na przykład do Niny Rydzewskiej, do twórczości Niny Rydzewskiej. Więc to bym chciała, żebyście Państwo zapamiętali, oprócz ucieczki za druty i skandali. Trzeba pamiętać, że w 56 roku była tak zwana odwilż i dlatego mogła zostać redaktorką naczelnym. Tak, tak, mówiłam o tym właśnie, że na fali odwilża. Ale zaraz szybko to wszystko ostygło i... No to są szklane kulki i właśnie z takim... A kiedy rozpoznano... Niech Pan powie, kiedy rozpoznano, że ona była w AK? Ona miała legitymację. Tak, to oni się nie ukrywali, miała legitymację. Ona się czciła. Ona po prostu walczyła z komuną, no, na swój sposób. Przecież książek jej nie chciano drukować, artykułów. To wszystko do Warszawy, tam, a tam wstrzymywano. Wszystko musiało iść do Warszawy. No ale to tak się wszystko potoczyło szybko. Więc ona to nie była... Jak 65 rok, tak. Mamy a to jest... Tyle lat. Tak. Czy to nie jest moja książka? Nie, zaraz Pani powiem, czy to jest, bo nie chcę skłamać. To ja bardzo odpustowy. Tak. A nie, tej książki nie ma, dlatego że, chociaż, przepraszam, bo Szklane kulki, tak jak Pani tu widzi, Państwo powiedziała. Wszyscy znamy. Bo były polecane w szkołach. Napisałam, że zaznaczyłam sobie, że cały cykl jest, a na Jarmarku Odpustowym wchodzi w ten cykl, więc chyba jest, ale wolałabym się jeszcze upewnić.